Instytut kończy 60 lat. Czym wyróżniał się przez te wszystkie lata na rynku, w tej rzeczywistości, w której działał? Czym wyróżniali się ludzie tu pracujący? Bo nie ma instytucji bez ludzi, to ludzie tworzą instytucje. No oczywiście miałem przyjemność pracować w instytucie. Właściwie niemal od początku lat 60., na przełomie 50. i 60., a więc w bardzo wczesnym okresie istnienia Instytutu, miał nawet niecałe 10 lat wtedy. No i to była dla nas wielka szansa. Dla nas to mam na myśli projektantów, którzy dopiero ukończyli Akademię, a wtedy kończyłem Akademię Warszawską na Wydziale Architektury Wnętrz. Potem pracowałem przez krótki okres w Biurze Projektów Stolica, więc miałem już pewien kontakt z biurem projektowym. No i tutaj przyszedłem do Instytutu, do właśnie do działu architektury wnętrz. Wobec tego mieliśmy najwięcej do czynienia z projektowaniem urządzeń do wyposażenia wnętrz. Byli koledzy, którzy projektowali meble. Ja miałem przyjemność projektować coś, co właśnie widzę tutaj na wystawie. Jest taki kompakt łazienkowy. To był jeden z pierwszych tematów, który wówczas opracowywałem i to był projekt do realizacji z tworzyw sztucznych, taki kombajn. No wówczas niestety ze względów technologiczno-materiałowych nie dało się tego wdrożyć do produkcji, ale myśmy idee, które dziś tutaj widzę na wystawie, podejmowali. Myśmy mieli różne tego typu pomysły, ale wówczas właśnie Instytut mógł je generować, mógł je tworzyć. Tym się różnił od otoczenia, bo powstawały idee, ale nie dawały się zrealizować, nie dawały się wdrożyć, bo nie było odpowiednich materiałów czy technologii. Instytut przechodził różne koleje. No najpierw właśnie raczej pasjonowała nas sama twórczość. Potem zostaliśmy niejako wdrożeni do tej działalności zajmującej się jakością produkcji, jakością towarów. Ze względu tam na różne układy polityczne Instytut został przyłączony do Centralnego Urzędu Jakości i Miar, z tego jakość. No, oczywiście na jakość składa się wiele rzeczy. Wobec tego myśmy w ramach tych działań jakościowych chcieli doprowadzić do tego, żeby wyroby były o wysokiej jakości użytkowej. Wprowadziliśmy to pojęcie jakości użytkowej, a więc aspekty ergonomiczne, wygody użytkowania, bezpieczeństwa użytkowania, dostosowania do wymiarów antropometrycznych. Współpracował nasz Instytut z działem antropometrii z Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli rozszerzał się jakby zakres tych uwarunkowań projektowych. Potem już pod koniec lat 70., na przełomie 80. zaczęły się pojawiać takie aspekty rynkowe, a więc trochę marketing, o którym słyszano z zachodu, ale jeszcze tu nie wiedziano, co to jest. Także Instytut i nasze poczynania coraz bardziej rozszerzały jakby uwarunkowania do tworzenia projektów. No a potem nastąpiła taka zapaść ekonomiczna, która no, w końcu lat 80. właściwie w czasie stanu wojennego doprowadziła do pewnej rozsypki, prawda, wzornictwa w ogóle w przemyśle polskim. Ale cały czas Instytut był dla nas takim miejscem, gdzie spotykali się ludzie różnych specjalności, co miało zaowocować właśnie podnoszeniem poziomu polskiego projektowania, ponieważ jednocześnie mieliśmy okazję współdziałać w ramach Międzynarodowej Rady Wzornictwa ICSID-u. Z tego mieliśmy trochę kontaktów z Zachodem w większym stopniu niż mieli okazję do tego nasi sąsiedzi z otaczających nas krajów naszego tak zwanego obozu. Więc ta względna swoboda pod tym względem dawała nam poczucie jednak przynależności do tej Europy. I to, co dzisiaj widzimy,
Różni się właściwie tylko tym, że nacisk kładzie się na efekty ekonomiczne. Zaprojektuj swój zysk, to nowe hasło, prawda? Myśmy wtedy pasjonowali się dostosowaniem przedmiotów do potrzeb indywidualnych i społecznych, do uzyskania, podtrzymania jakiegoś poziomu kulturalnego, kulturowego na potrzeby polskiego społeczeństwa i w wyrobach rynkowych. Niestety ówczesne warunki materiałowe, technologiczne nie pozwalały na to, nie dało się to zrealizować. Dzisiaj obserwujemy z zazdrością, że nasi koledzy tu teraz pracujący mogą to wszystko zrealizować. Oczywiście potrzebne jest to ssanie z przemysłu, ale znowu z zadowoleniem można obserwować, że coraz więcej jest tych rodzimych producentów, którzy są zainteresowani. Wówczas, tak jak tutaj z kolegami rozmawialiśmy, przedsiębiorstwa produkcyjne były nastawione na zobowiązania wykonania planu. Realizacja planu to było to, co ich dopingowało do właśnie ilościowych efektów produkcyjnych. Dzisiaj za to dominuje sprawa zyskowności, rentowności. Natomiast same aspekty projektowe są właściwie te same.